Na sportowo. Tak również obchodzono w tym roku Święto Niepodległości w Ostrowcu. Piłkarski turniej Niepodległości, który odbył się na hali KSZO pod patronatem prezydenta miasta, cieszył się sporym powodzeniem wśród mieszkańców Ostrowca. Piłkarskie Święto Niepodległości, bardzo dobra inicjatywa i bardzo budująca frekwencja. Jestem bardzo mile zaskoczony. To pokazuje, że jest zapotrzebowanie. Do turnieju przystąpiły takie drużyny jak KSZO Old Boys, KSZO Ostrowiec, Kadrowicze Publima, Centrum Sport, Fox, Skorpion, Celsa Hutowa, Ostrowiec oraz Gwarek Zabrze. Pomysł spędzenia Dnia Niepodległości na sportowo spodobał się zarówno mieszkańcom, jak i samym sportowcom. Najważniejsza jest przede wszystkim zabawa i żeby się pokazać, żeby zobaczyć też tych byłych piłkarzy, którzy kiedyś biegali po boiskach ekstraklasy tutaj, że tak naprawdę ta przygoda ze sportem w ich przypadku się nie skończyła. Wydarzenie uświetniły popisy gimnastyczne ostrowczanek, a wszystko po to, aby pokazać współczesny patriotyzm i jego różne oblicza oraz to, że 11 listopada powinien być dniem przede wszystkim radosnym. Patriotyzm to słowo, które mieści w sobie wiele rzeczy, wiele czynów i wiele różnorodnych imprez. Stąd świętujemy patriotycznie w takim piłkarskim turnieju Niepodległości. Dobra zabawa i patriotyzm to nie koniec. W wydarzeniu towarzyszyła akcja charytatywna na rzecz 6-letniego Bartka, który 3 lata temu stracił wzrok na skutek glejaka, nowotwora mózgu. Zorganizowaliśmy tutaj taką akcję, zbiórkę pieniędzy, licytację koszulek, w tym mojej z Tour de Pologne, gdzie z całej akcji pieniądze będą przeznaczone na rzecz Bartka. A pieniądze są potrzebne na zakup maszyny brajlowskiej, która kosztuje około 10 tysięcy złotych. Dzięki niej chłopiec będzie mógł normalnie się uczyć. Przede wszystkim muszę się uczyć brajla, że nawet maszyna. Przydałby się taki telefon komórkowy, który pomagałby w poruszaniu się, komunikowaniu go o przeszkodach, jakie napotyka, żeby mógł bardziej samodzielnie, czy w szkole, czy w przedszkolu, żeby mógł poruszać się swobodniej. Na tym nie koniec. Potrzeb jest wiele. Bartkowi przydałby się specjalny komputer i inne sprzęty, które ułatwią mu życie codzienne. Komputer, czy nawet oprogramowanie do komputera dla niego kosztuje około 20 tysięcy. To są kosmiczne, dla nas kosmiczne po prostu ceny. Rodzina potrzebuje także lekarza, który pokieruje dalszym leczeniem Bartka. Wszystko to wymaga ogromnych środków finansowych. Te starano się uzyskać, licytując koszulki sportowców. To będzie koszulka Bayernu Monachium, czyli tam, gdzie gra Robert Lewandowski. Także mam nadzieję, że ta koszulka zostanie zlicytowana za bardzo dużą kwotę. Piłkarski turniej Niepodległości zwyciężyła drużyna KSZO Old Boys.